jest widz wizualnie, ta gra nazywa się Wildstar, witam was w piątek. Chyba to idzie w piątek, tak? Tak? Ta seria jest na piątek? Ta seria jest na piątek. Była szansa, że dziś tego odcinka nie nagram, co by oznaczało, że nie zdążę nagrać w ogóle. Dlatego, że mój firewall zarządził, mój firewall stwierdził, że lepiej wie, co jest dla mnie dobre niż ja. Odradzam wam instalowanie Komodo na Windowsie 10 właściwie. Na Windowsie 7 też miałem problemy z Komodo, więc... Wow, wolność lotu widzę. Awesome. Ale płynnie się lata. Wow, płynniej niż się pływa w Guild Warsie 2, a to jest osiągnięcie. To się za parę sekund zapewne skończy, tak? Tak, mam 2 minuty na to. Tak? Czyli to w te Google Guardian incoming physical damage, nie wiem, albo i nie. No dobra, myślałem, że ze 2 minuty, niestety nie. No ale Komodo mnie wkurzyło, nie pozwalało mi zainstalować jednej gry, którą potrzebuję do nagrania, nie pozwalało mi zrobić paru rzeczy, więc wywaliłem Komodo i Komodo, odinstalowując się, zrąbało mi kilka programów, które musiałem instalować od początku, wyczyściło mi ustawienia lepiej niż jakikolwiek proces od CC Cleanera, jaki sobie zaaplikowałem kiedykolwiek. Ogólnie jestem zdumiony, jak dużo odinstalowanie Firewalla jest w stanie spierdzić na komputerze. No, jestem po 2 godzinach, czy może 3 godzinach walki z tym, żeby ten system był jaki taki. Ale dobra, jesteśmy z powrotem w Wildstarze. Udało mi się zmienić, co powinno być jednym kliknięciem, ale dzięki Komodo było godziną użerania się. Dobra, 20 minut użerania się, przesadziłem, nie godziną. Z serwerów amerykańskich na europejskie, jeżeli ktoś chce grać, pamiętajcie, kliknąć na europejskie serwery, nie amerykańskie, to się robi w... Patcher. Jak otwieracie na początku Patcher, wyskakuje wam okienko, tam możecie sobie kliknąć play, zalogować się, bla 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 bla. No, no to wtedy się zmienia. Później jak macie serwery, to macie już wybór tylko z regionu wybranego, więc zmieńcie region na europejski. No. Więc udało mi się coś takiego zrobić, że się zalogowałem, ponownie odzyskałem wszystko, więc jest spoko. Ale mamy do obgadania dzisiaj 2 fajne rzeczy. Przede wszystkim były... A, może najpierw zacznę od walentynek. Były walentynki, nie było mnie na walentynkach, nie wiem co dokładnie zostało... Czemu ja go wysłałem z powrotem? Why ja to zrobiłem? Wracaj, czy mój scanbot ma w ogóle jakieś imię? Rattlecan, okej, Rattlecan, dobra, pasuje. Co ja chciałem powiedzieć? Walentynki były, nie wiem czy były jakieś eventy walentynkowe, może wciąż są eventy walentynkowe, ale nie mam czasu tego posprawdzać na porządnie. Znów kilka dni będę miał bardzo zamieszanych. Ale jak wejdziecie do sklepu, jest kilka prezentów walentynkowych, na które możecie się załapać, co jest bardzo fajne, jeżeli ktoś chce się jakąś hajsem. Jest przede wszystkim Lil Snuggles. To one chyba wszystkie będą w Limited. Dobra, po kolei. Jest dekoracja do domu. Kilka różnych rzeczy. Pluszak Yeti różowy. I wydaje mi się, że... Nie, to nie jest pet biegający. No, przez chwilę wydawało mi się, że ten pluszak będzie za nami biegał, ale jednak nie. To tylko tamten tygrysek, co jest w tle. Łóżeczko. Kusiło mnie, żeby zakupić ten zestaw chociażby dla samego łóżka, ale stwierdziłem, że nie, no dobra, nie. Poduszka w kształcie serca. Drugi pluszak to jest ten skitch, który możecie zobaczyć na chyba pierwszej solo, to znaczy no na pierwszej takiej instancji dodanej, ten Fragment Zero. I Be Mine plushie, który jest tym takim różowym kwiatkiem, który wyskakuje, dino kwiatkiem, który wyskakuje spod ziemi i robi nam łubu-dubu. Bardzo fajna sprawa. Znaczy ten kwiatek. Lil Snuggles. Jest w 2 wersjach, dla konta i dla jednej postaci. Dla jednej postaci to oczywiście na tej, na której kupicie macie, dla konta to macie do odzyskania na każdą postać sobie możecie przywołać Lil Snugglesa. Jest słodki, jest fajny, ale nie w moim stylu, więc nawet mnie nie kusi, żeby na niego dozbierać i kupić póki jest. W sumie mnie absolutnie nie kusi. I to jest chyba wszystko, co zostało rzucone na walentynki, o ile dobrze widzę. Zostało wrzucone w promocję też to i to, ile się nie mylę, jest... To jest mount? Nie wiem, czy to jest mount. To jest mount, czy to jest... Tak, to jest mount. Bo jeszcze są takie jako pety biegające za nami.
pet. I tu się też takie zdarzają. Właśnie, zostało dodane też, nie wiem czy nie zauważyłem tego wcześniej, czy zostało dodane później, jak rozmawialiśmy jakieś 2 czy 3 nagrania temu o tym kostiumie, zarąbiastym kostiumie. Patrzcie, jak czadersko wygląda na aurince. Aurinka, jej! I te bronie. Spoko. I do tego został dodany pet, który jest przewypaśny. On jest tak słodki i czaderski. On chyba lata nad głową, nie wiem. Nie wiem do końca, nie wiem dokładnie. Nie miałem okazji zobaczyć go w praktyce. Ale przyznam, że kusiłby. Kusiłby. Gdyby nie cena, 245. Wolę dozbierać i złapać sobie to. Za 595 wersja deluxe. Deluxe, tak? To się czyta? Nie, na pewno się to tak nie czyta. Dobra. I to są walentynki. Wydaje mi się, że mogą być jakieś dodatkowe misje, takie tymczasowe, wiecie, jak na Boże Narodzenie czy na coś, często się zdarzają, więc na walentynki zapewne też coś takiego albo było, albo dalej jest i w sumie może potem kopniemy się do głównego miasta, zobaczymy co dają. Między innymi też odkryłem w jaki sposób odblokować sobie portal do miasta, bo można mieć kilka portali, mogę i polecieć sobie do miasta głównego. Mają osobne cooldowny, więc to jest fajne. Trzeba mieć 11 poziom postaci. Ja robiłem misję i nie dostawałem za nią nagrodę, a tą nagrodę dostaje się dopiero od 11 poziomu, więc na kolejnej postaci może nagram jakiś filmik. Wejdziemy wewnętrznie? Nie! Przeskoczymy nad nimi. I druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest, że w chwili obecnej, jeżeli oglądacie ten filmik w dniu, w którym go wrzucam, albo w przeciągu pierwszego tygodnia, jakoś tak w miarę na świeżo, jak to wyszło, nie? Bo oczywiście z uporem maniaka patrzycie na rzeczy, które ja wrzucam, to w tym momencie jest od paru dni Humble Bundle nowy, który będzie jeszcze przez tydzień z perspektywy dodania tego filmu. W tym Humble będą dwie rzeczy, które mi się strasznie podobają. To znaczy jest tam mnóstwo rzeczy, ale mówię, wersja za dolara, jest sam krab, są same jakieś bonusy gówna do MMO, Gunwa. I jedna rzecz to za jednego dolca w tym zestawie najtańszym dostajecie 8 nautów. Świetna gra, za 4 zł, jak najbardziej polecam. To jest gra, którą normalnie możecie w promocjach za tam, nie wiem, dychę złapać w Empiku, jeżeli jest promocji w tej wersji taniej, jest za 9 zł, czasem za 19, trzeba się pożerać, żeby dorwać za 9. No ogólnie 4Z jest super, ale oprócz osonautów dostaniecie też przedmioty do tej gry. Kilka tych przedmiotów już Wam pokazuję co to jest. Jeżeli zakupicie sobie bundle, dostaniecie kod, wchodzicie na stronę wydawcy NCSoftu. Fu! Tak, NCSoftu, dobrze mówię. NCSoft. Tak, Ncoin, NCSoft, dobrze. Nie NX, NCSoftu. I tam możecie sobie wklepać ten kod. Wyskoczy Wam, że w WhiteStarze macie jedną rzecz, którą możecie sobie przypisać do gry. Klikacie, przypisujecie i BAM! Wyskakuje Wam po zalogowaniu się właściwie niewiele. Ale musicie kliknąć na Account Inventory. Wyskakują Wam te wszystkie rzeczy, do których macie dostęp. I teraz tak, po kolei. Flask of Advancement. Co nam to daje? Flask of Advancement increases experience gain by 50% for 3 hours, does not tick down when locked off. I to oznacza, że będziecie zyskiwali o 50% więcej expa przez 3 godziny. Czas nie leci w momencie, kiedy jesteście wylogowani. Czyli jak gracie na innej postaci, wszystko jest ok. To jest rzecz, dla której, dla samej tej rzeczy warto by było wydać 4 zł. 16-slotowy plecak. Moje plecaki teraz mają... Pokażcie mi to tu. 4, 6, 6 i mogę jeszcze jeden wrzucić. Więc ta 16 to jest... Wow. Nie widziałem chyba 16 jeszcze w grze, ale też nie dobiłem się do endgame'a. Zakładam, że to jest endgame'owy plecak. Że tej wielkości są endgame'owe plecaki. Ale na samym starcie dostać 16. Bardzo fajna, bardzo przyjemna sprawa. Przyznam się Wam, że dla samej tej rzeczy bym złapał bundla plus dla klucza do osomnatów, który będę mógł gdzieś tam kiedyś dać w gifcie ludziom w nagrodę. Nie? Housewarming Gift Pack contains 3 sets of items to decorate your home. W momencie, kiedy odblokujecie swój dom, możecie do tego domu dodawać różne bonusy, różne dekoracje. Na przykład to łóżko, które widzieliście walentynkowe, można sobie postawić w domku. Tą postacią chyba nie mam nawet jeszcze odblokowanego domu, ale tu są jakieś 3 zestawy rzeczy, które dostanę do tego swojego domu w momencie, jak ten dom odblokuję. Kolejna rzecz to jest Shard Spire Canyon Fab Kit. I o ile dobrze kojarzę, to jest potrzebne do wybudowania jakiegoś tam konkretnego landu w swoim
domu, więc też to zostawimy na koniec. Protostar Housing Teleportation Unit. Na swojej głównej postaci mam ten teleport, on będzie tu do wyboru tutaj. O, jak klikniecie, to będzie między jednym a drugim. I on albo jest odblokowany za jakiegoś questa, albo coś, tutaj się go dostaje za friko, czyli też super. I new homesteer allowance contains 5 gold to get you started with your new home. Dostajecie 5 golda, czyli w tym momencie miałbym 10 na tą postać, co jest super, ale... niby to ma być do wyposażenia domu. Nie wiem, nie zdam się, ja bym to wykorzystał do innych celów na każdej postaci, praktycznie. I ostatnia rzecz, hoverboard! Jeżeli oglądał ktoś z Was Powrót do Przyszłości, tam były deskolotki. I tu też są deskolotki. I deskolotki są super. Deskolotki stąd różnią się od tych z Powrotu do Przyszłości, że można latać nad wodą, jak jesteście, o ile się nie mylę, zaraz to sprawdzimy. Jeżeli jesteście na zwykłym mouncie i biegniecie do wody, to mount zniknie i zaczniecie pływać, a na deskolotce będziecie... lecieli nad falą, więc to jest coś, na co bardzo chciałem się załapać i to jest, to był do tego momentu jeden z głównych motorów napędowych mojego farmienia omnibitów, żeby zakupić sobie Deluxe Upgrade Bundle, który w Deluxe dostajemy taką gremlinolotkę. Tak, tak, omnibicy. No, więc teraz mogę sobie po prostu kliknąć tutaj. Jepa, kliknij, bind to account, confirm. I to jest do odebrania, o ile się nie mylę. Niektóre z tych rzeczy są do odebrania na każdej postaci, a niektóre tylko na jednej. Ha, czyli plecak będę miał tylko na jedną postać, nie na tą, na razie przynajmniej. Deskolotkę na każdej postaci mogę mieć, ten fabkit mogę mieć na każdej postaci i teleport mogę mieć na każdej postaci, to sobie przypiszmy. Może to... i to, tak, te dwie rzeczy biorę. A resztę sobie rozdysponuję pomiędzy inne postacie, na przykład na moim lisełku wezmę sobie hajs, żeby móc sobie zakupić tego monta, który przypomina to z 5 epizodu Gwiezdnych Wojen i móc już w ogóle się polewać, że jestem... nie! To jest taki ten. Okej, okay, dostałem to. Dostałem to. I teraz zobaczmy, co my tu mamy. Skakujemy tutaj. Mamy deskę. Pojawiamy się na desce. O, czemu mnie nie wyrzuciło w powietrze? Aha! Bo ja się teraz unoszę nad. I nie reagują te wszystkie wyskoki. A jak teraz skoczę na grzyba, to jeżeli nic się nie zepsuło, to tak, wywali mnie do góry. I nie jestem w stanie... Okej. Okay. Proszę Państwa, jest decha. Dobra, z dechą można jeszcze zrobić taki numer, że wskakujemy sobie w... nie, Hello Wardrobe, gdzie to było? Collectibles, tutaj. Mamy tego mounta i mamy do wyboru rzeczy, które możemy dodać. Dopalacze. Co? A nie, to są takie, jak w Gwiezdnych Wojnach, silniki. Dopalacz z tyłu i skrzydełek. O, dobra, ale bez skrzydełek. I tak ma być. Nice! I można oczywiście odblokować różne inne i móc mieć jakby zamontowane z innego zestawu, który sobie odblokujemy. Dobra, gdzie jest woda? Miałem sprawdzić, czy tu się da. Oczywiście pobiegłem najdalej od wody, jak się da, ale zaraz, zanim polecę, to sobie jeszcze skoczę questa tutaj złapię, żeby nie było, że nic nie zamordowałem dzisiaj. Kill Gravage the Gruesome. Gravage the Gruesome, nie wiem, kim jest Gravage the Gruesome. Zaraz spróbujemy go zabić, on jest na 8 poziom, jesteśmy na 11, powinniśmy móc dać radę. Czy to jest jakiś gracz? Nie, to nie ma jakiegoś gracza, to się mowy biją same z siebie. A omnibity wpadają, fajnie, lubię, jak omnibity wpadają. To jest zawsze jedna z tych rzeczy, które później mi się przydadzą do kupowania rzeczy, zamiast wydawać realne hajs. Ale kto by się przyjmował? Tu jest jaskinia, ale to nie jest ten czopek. Znajdźmy tego czopka, który nam jest potrzebny. 43 metry trochę w górę. O, jest. Tego pana mamy zjechać. Dobra. Nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, co robiły moje... skille. Uuu.
Ale nie wydaje mi się, żeby miało być jakoś wybitnie super, mega ciężko. Chociaż przyznam, że robi nam lekki ubudubu w momencie, kiedy nie trafia, ale damy radę. Co tu jest? Mam nadzieję, że mamy jakiś heal. Pach, 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 pach. Ci pierwsi, początkowi bossowie na pierwszych mapach są dość prości. Później się robi zabawnie, jak człowiek się cieszy, jeżeli ktokolwiek jest w zasięgu, żeby móc pomóc zjechać to bydle. Bo ci później są naprawdę upierdliwi. Ale to... Na początku mamy przekonać graczy, że oni chcą w to grać, bo to jest fajne. A potem... potem, proszę Państwa, dobra, co robi to? Robi się niewidzialny, mogę zniknąć. I udało nam się tego bossa zjechać. Czy ja mogę... zrobić się niewidzialny? Czy mi się tylko wydaje? To jest odskok z doskokiem, tak. A... Grant yourself defense... Okej, dobra. Czyli niekoniecznie. Podnieśmy, wskoczmy na naszą deskolotałkę. W stronę wody. Jump, jump. 5 punktów za styl. Umiesz inne triki? Nie umiesz. Fajnie by było, jakby można było tak jak w Ionie da się kupować sposoby poruszania się. Różne style biegania, ninja i tak dalej. To tutaj różne style, nie wiem, jeżdżenia na desce, różne triki zrobić. W ogóle jakby dodali do tego taką uproszczoną wersję Tony Hawk'a. Najlepiej trójki, to była moja ulubiona część. Tony Hawk Pro Skater 3. To wtedy byłoby mega czaderskie. Móc na przykład robić różne rille i tak dalej na gałęziach. Ale to musieliby zrobić specjalne plansze albo dostosować te plansze, co wymaga gigantycznych nakładów roboty i kosztów. Więc wydaje mi się, że tego nie zrobią. Ale to by było fajne, jakby zrobili takie halki, w które można by było pojeździć. Awesome. Dobra kawa. Kawunia, uzależnienie. Dobra, panie alchemist, profesor Papowicz, nie wiem dlaczego ma jakiś taki lekko jakby rosyjskie brzmienie, nie wiem. Dobra, zobaczmy co my tu mamy, nowe spodenki. Serio? Krótkie spodenki? W końcu. Why not? Czemu by nie? Down, 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 tararara, 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 tararara. Tak, latam nad wodą. Take that, powrót do przyszłości. Czyli ja, jeżeli ja mogę sobie, jeżeli papą, tutaj pojechać do przodu i czy jestem w stanie po wodospadzie w górę wjechać? To by było ciekawe. Czy jak się wbije pod wodę, to mi automatycznie zamknie deskę? Okej, tu wskoczyłem. A co z tym dużym łodko spadem? Łodko! Na jakiej zasadzie to działało? Co było nie tak? Powiedzcie mi, co było nie tak? A tu mogę? Nie jestem wystarczająco szybki, żeby się wznieść po falach. Ten quest jest bajerancki, znaczy to technicznie nie jest quest. Patrzajcie na to. Bo to jest tak awesome, że bardziej się nie da. Zmniejszyłem lisa i wbijam do Down the Rabbit Hole Achievement. To jest achievement jak z Alicji w Krainie Czarów zresztą. Trudno to inaczej Patrzcie na tego czaderskiego gościa. No, wskakuj. To jest na bakany, nie dżdżownica. Jak to się nazywa? Caterpillar. Gąsienica? Gąsienica. Przydymiona gąsienica. Słodka jest. Dobra. Stajmy się większym lisem. Mam nadzieję, że się nie zgniotę tutaj. Nastała wielkość!
Wielkość. Nie. Wracajże tu. Nie ślizgaj się. Otwórzmy skrzynkę. Zdobądźmy bonusy za to. Follow the white jabbit. Genialne. Coś tam jeszcze dostałem. Teacup, to będę mógł użyć wszystko jak? Zdobędę dom. To będę mógł sobie wtedy postawić w domu. Cup of tea. Powinien być half cup of tea. To już w ogóle byłoby full wypas. Ale to jest reszta ekipy. Młodzik. Gdzie oni są? No gdzieś tu byli. Gdzie oni byli? Nie zamieszałem się. Hello. What? Przecież to nie był koniec tego przejścia. Okej, okay, tu jest ten to znaczy dymiący, ale oprócz niego była jeszcze ekipa dziwaków siedzących przy stole i popijających herbatkę, czy to znaczy tak umownie, bo nie wiem, czy była animacja, że nie popijają tą herbatkę. Ła! Zablokowałem się o krzywa. Dramat. Nie no. Chodźcie, znajdziemy. To gdzieś tu musi być. Może jakieś przejście małe? Jestem święcie przy... A może trzeba być eksplorerem, żeby się tam dostać? Ha, 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 ha. Może to nie dla wszystkich jest zabawa? To by sporo tłumaczyło. Niestety. Czy jest tu jakiś eksplorer, żeby móc mi pomóc się przedostać? Chociaż to powinno być oznaczenie, że potrzebuję eksplorera ze sobą mieć. No niestety, tam za ścianą przez chwilę się świeciła zębatka, co oznacza, że tam za ścianą da się dostać. Być. Co to jest? Wild Jabbit. I tam jest jeszcze ekipa, kapelusznik i tak dalej. To znaczy, nie pamiętam, czy któryś z nich miał faktycznie kapelusz, ale jest taki dalsza część cytatu z tej bajki i tej książki. Książki nie lubiłem. Bajki zresztą też nie lubiłem. Dopiero z czasem doceniłem odmienne stany świadomości i tam się gdzieś inaczej wychodziło wtedy. Ha. Dobra. Dawaj, daj. A może dajmy jej jakieś spodnie, bo te spodnie, co tu dają, są jakieś wybitne, niezbyt. To było to. O, to było to. Da się dopłynąć do ten. I płyniemy. Przyznam, że czadersko wygląda ta łódka. Taka... World of Warcraft Blood Elfy. Blood Elfy, dzieci kwiaty, konkretnie. Stylistycznie mega, ale dobra, dopływamy i lecimy dalej. Nie wskoczyłem, ale blisko byłem. Co to jest? Czemu muszę kliknąć na... Aha, muszę kliknąć na to? Light. Let it be light. I nastała światłość. Czemu tu coś do oddania, czy nie mam tutaj czegoś do oddania? Nie mam tutaj czegoś do oddania. Do oddania. Poza tym, że tam jest coś do złapania. O co chodzi z tymi lampami? Czemu one mi się świecą? Że mogę ich użyć. Nie widzę różnicy, co najgorsze, bo jakby się zapalały i byłby jakiś efekt, to nie wiem, może coś by było... O, znowu ptakeł. Znowu stałem się ptakełem. Kolejna lampa. I kolejna lampa. Nie wiem, może zostanę świetlikiem. Za zapalenie wszystkich lamp. Albo lampucerem. Co? Nie, dobra, nie było tego. Achievement. Granted a light in the forest. Aha, okej. Okay. Dobra. Lubię zbierać achievementy. Yeah. Tak, tą postacią nie jestem w gildii, więc nie powinienem przeszarżowywać zbytnio z zdobywaniem expa, ale mam tyle resta, że... Spróbujmy śmignąć trochę dalej, chociaż
Zasadniczo w sumie powiedziałem o wszystkim, więc można by złożyć ten odcinek, proszę Państwa, więc może złóżmy ten odcinek, nie przedłużajmy, a po napisach spróbujemy zrobić coś głupiego, jeżeli da się zrobić coś głupiego jeszcze po napisach. Lalo, skan. No, skan. Różowa światłość. To na tle tej różowej światłości, proszę Państwa, ja Wam dziękuję, /bow, za uwagę i hej! Normalnie, tak na tle, co? No, aha, nie mam tytułu wybranego. Labrad. Nie mam żadnych tych fajnych? No, niech będzie Labrad. Coś mam wrażenie, że jest nie tak. Labrad Unknown. Czemu jest Unknown? Czy ta postać ma imię? Czemu ona się nazywa Unknown? Ej, czy coś wywaliło może przypadkiem? Bardzo? Wielce? Ta postać nie zwie się Unknown. Sweet character. Nie, dobra, najpierw do bazy, okej. Okay. Ja nie panikujmy aż tak bardzo. Zaczynam panikować. A może to po tych dymkach w jaskini z grzybkami zmniejszającymi, powiększającymi. I kawa została wypita. Najwyższy czas zakończyć odcinek. Gdy kawa została wypita, tak? Dalej jest Unknown. Switch character. Yes. A nie, jest mi normalnie Ada Zerda. Yeah!